Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rurkach spiętrzających, zwanymi potocznie rurkami prandtla lub rurkami pitowe. Zapraszam do oglądania. Rurki spiętrzające mogą przyjmować rozmaite rozmiary i długości, poczynając od takich, czy też troszkę bardziej nowoczesnych, tego typu rurek spiętrzających ze spiczastą głowicą, kończąc na rurkach, które osiągają pokaźne rozmiary, czy nawet kilku, kilkunastometrowych. Rurka spiętrzająca składa się zasadniczo z dwóch rzeczy. Są to dwie rurki umieszczone jedna w drugiej, z czego jedna ma wyjście na czole naszej rurki i podłączona jest gdzieś tutaj drugim końcem. Natomiast druga rurka zewnętrzna ma wyjścia dookoła naszej głowicy i drugie wyjście po drugiej stronie rurki spiętrzającej. Takie rurki, choćby takie jak ta zwane rurką prandtla, służą najczęściej do pomiaru prędkości strugi w punkcie. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ to, co w rzeczywistości mierzą rurki, są to różne ciśnienia. Punkt na czele mierzy ciśnienie całkowite, zwane też ciśnieniem spiętrzenia, natomiast otwory dookoła rurki mierzą ciśnienie statyczne. To, co musicie wiedzieć, wykorzystując takie rurki, to to, że ciśnienie spiętrzenia, zwane ciśnieniem całkowitym, jest zasadniczo sumą ciśnienia statycznego i ciśnienia dynamicznego. Jeżeli teraz mierzycie ciśnienie całkowite i ciśnienie statyczne i odejmiecie te dwa ciśnienia od siebie, otrzymacie ciśnienie dynamiczne, które wyraża się bardzo prostym wzorem. Ciśnienie dynamiczne równa się gęstość cieczy razy prędkość do kwadratu przez 2. Ten człon będący ciśnieniem dynamicznym możecie też znać z równania Bernoulliego. Na tej podstawie, przekształcając to równanie, możemy obliczyć sobie w bardzo prosty sposób prędkość w punkcie. I zasadniczo do tego służą rurki spiętrzające. Być może wyjątkiem jest tu rurka Pitota, która mierzy tak naprawdę tylko i wyłącznie ciśnienie całkowite. Nie mierzy ona ciśnienia statycznego. Natomiast na pewno widzieliście albo słyszeliście o rurkach Pitota, które stosowane są w samolotach. I w samolotach rurki Pitota stosowane są właśnie po to, żeby mierzyć prędkość, z jaką leci dany samolot. Układy te są na tyle ważne, że w przypadku ich zapchania może dojść do katastrofy, choćby wskutek rozbicia się samolotu w czasie lądowania. Jeżeli pilot nie zna prędkości podchodzenia do lądowania, może się rozbić o ziemię. Oczywiście dzisiaj mamy GPS-y, natomiast w przypadku awarii elektroniki albo jakiejś awarii GPS-u wszystkie, zarówno stare, jak i nowoczesne samoloty wyposażone są w rurki Pitota, które w razie jakiejś awarii pozwolą i tak wylądować pilotowi. To samo zresztą tyczy się żyroskopu. No dobra, natomiast to jak rurka Pitota mierzy prędkość, skoro mierzy tylko ciśnienie całkowite? Nie natomiast ciśnienie dynamiczne, które jest nam potrzebne do pomiaru prędkości, do obliczenia prędkości. Jest to bardzo proste, ponieważ samolot znajduje się w atmosferze, a jeżeli samolot znajduje się w atmosferze, można więc powiedzieć, że to samo ciśnienie statyczne, które znajduje się w punkcie pomiarowym, jest ciśnieniem statycznym, które jest wokół samolotu. Wystarczy więc wykonać otwór gdzieś w kadłubie samolotu albo gdziekolwiek, czy na tyle, czy na przodzie, może troszkę inny temat, w jaki sposób należy mierzyć ciśnienie statyczne i po prostu z tamtego punktu poprowadzić wężyk do manometru różnicowego, który zmierzy nam różnicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem całkowitym, które jest mierzone na rurce Pitota, a ciśnieniem statycznym, które jest mierzone w innym punkcie pomiarowym. Schemat takiego układu na pewno gdzieś się tutaj teraz pokaza. Warto zwrócić też uwagę, że zarówno ciśnienie statyczne, jak i ciśnienie dynamiczne są częścią równania Bernoulliego. I teraz może szybko, żeby scharakteryzować, czym te ciśnienia są. Ciśnienie statyczne, czyli zasadniczo miara energii wewnętrznej, jest tym ciśnieniem, które my rozumiemy najczęściej jako barometryczne. Jeżeli następuje przepływ płynu, to ciśnienie statyczne po jednej stronie, dajmy na to rury,
musi być mniejsze niż po drugiej stronie naszej rury. Jeżeli natomiast mówimy o ciśnieniu dynamicznym, jest to po prostu ciśnienie wynikające z pewnej prędkości naszego powietrza, wody czy innego płynu. Czy ciśnienie dynamiczne można poczuć? Tak i owszem, wystarczy przejść się na spacer w czasie wichury i ta siła wiatru, którą my czujemy, ta siła wynikająca z poruszających się cząsteczek powietrza, które w nas uderzają, to jest właśnie ciśnienie dynamiczne. I ostatnie pytanie. Czy rurki Pitota albo Prandtla są wykorzystywane w przemyśle? Generalnie gdzieś poza laboratorium? I tak, i nie. Rurka Pitota nadal jest najlepszym urządzeniem, które możemy wykorzystać do tego, żeby bardzo szybko zmierzyć sobie prędkość w punkcie, w rurociągu, strumienia swobodnego, czy jakąkolwiek inną sytuację moglibyśmy sobie wymyślić. Jej użycie jest zasadnicze, jest bezawaryjne, bo jeżeli mamy jakiś rurociąg, oczywiście z substancją bezpieczną, to wystarczy sobie nawiercić malutki otworek, rurkę włożyć, tutaj zalepić plasteliną, żeby nic nam z rurociągu nie wypływało. No i oczywiście te końce podłączyć do jakiegoś elektronicznego układu pomiarowego. No i wtedy w bardzo prosty sposób monitorujemy prędkość przepływu w danym rurociągu. Oczywiście jest to rozwiązanie na chwilę, ale właśnie w takim wydaniu takie rurki mogą być stosowane do takich doraźnych, szybkich pomiarów. Natomiast ich zasada działania nie zaginęła i do dzisiaj, jeżeli kupicie różnego rodzaju masowe mierniki przepływu albo objętościowe mierniki przepływu, w szczególności takie, które stosowane są w układach wentylacyjnych, to bardzo często ich zasada działania opiera się właśnie na zasadzie działania rurki spiętrzającej. Nie ma tam już typowej głowicy w tego typu kształcie, w tym kształcie. Natomiast znajduje się szereg otworów, które na podobnej zasadzie mierzy nam objętościowe natężenie przepływu poprzez pomiar prędkości średniej. Jeżeli podobało Ci się i chciałbyś zobaczyć więcej tego typu materiałów, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, co Cię interesuje, co chciałbyś zobaczyć i do zobaczenia niebawem. Dzięki za oglądanie. Hej!